najgorszy dzień tygodnia dla mnie. Pewnie będzie poniedziałek. Poniedziałek. Salamu alaikum. Szalom aleichem. Szczęść Boże. Jestem Żydem. Jestem muzułmanką. Jestem chrześcijanką, katoliczką. Najważniejszym dniem tygodnia jest niedziela. Piątek. I sobota. Tego dnia o zachodzie słońca zaczyna się tak zwany szabat. Chodzi się wieczorem do synagogi i wspólnie z całą społecznością świętujemy nadejście szabatu. Miejscem naszych modlitw i spotkań jest synagoga. W synagodze jest wiele ważnych miejsc, a jednym z najważniejszych jest Aron HaKodesh. To jest właśnie dzień, kiedy powinno się przyjść do meczetu na wspólną modlitwę. To jest też taki dzień, kiedy na przykład w krajach muzułmańskich raczej nie idzie się do pracy, tylko właśnie spędza się gdzieś na tej modlitwie, potem z rodziną, czy tam co chce zrobić. W sumie najważniejsze w meczecie to jest to, żeby kierunek modlitwy był w stronę Kaby, ponieważ tak każdy się musi modlić, no więc cała jakby ta infrastruktura meczetu jest tak zrobiona, że my się też modlimy właśnie w tą stronę. I potem mamy kazalnicę, gdzie właśnie imam wchodzi podczas modlitwy tej piątkowej i stamtąd kazanie jest mówione. Niedziela to jest zawsze taki dzień dla mnie poświęcony Bogu. Wstaję, modlę się, potem oczywiście idę do kościoła. Najważniejszym miejscem, przy którym zawsze trzeba przyklęknąć, no to tabernakulum. Tam znajduje się ciało Jezusa. Zawsze staramy się, żeby niedziele były dla nas takim rodzinnym czasem. Odpoczywam w niedzielę. Podczas szabatu najważniejsze jest, żeby odpocząć. Po prostu się zrelaksować. Najczęstszym stereotypem, z jakim się spotykam, jest władanie światem przez Żydów. Stereotyp odnośnie islamu to jest temat rzeka. Stereotyp takiej pani z kościoła, która tylko patrzy przez okno i wszystkich komentuje. Najbardziej krzywdzącym stereotypem według mnie jest właśnie traktowanie Żyda jako kogoś nieuczciwego. Że katolik nie ma własnego takiego krytycznego myślenia, że nie może myśleć samodzielnie. To jest chyba taki dla mnie największy stereotyp, który mnie dotyka. Dla mnie osobiście na pewno najbardziej krzywdzące są te wszystkie odnośnie kobiet, ponieważ zazwyczaj właśnie jak się przedstawię, jak dojdziesz do tego, że jestem muzułmanką, to od razu wszyscy zakładają, że tata mnie trzyma zamkniętą w domu, że ja to na pewno nie mam nic do powiedzenia, że w rodzinie to jestem w ogóle jako niewolnica tam traktowana. I to naprawdę w żaden sposób się nie pokrywa z moim chrześcijaństwem. Skąd się biorą stereotypy? Myślę, że jeżeli ktoś po prostu patrzy z zewnątrz na jakąś grupę, niekoniecznie rozumiejąc jej tradycje, kulturę, wtedy jakby wysuwa trochę może błędne wnioski i tylko zauważa to, co jest na pozór prawdziwe. Jeden kolega powiedział mi raz, że on by się nie zaprzyjaźnił nigdy z Żydem. A ja mu wtedy odpowiedziałem, a co jeśli ja jestem Żydem? A on wtedy takie, okej, spoko. Uważam, że stereotypy to bardziej ocenianie niż chęć głębszego poznania jakiejś innej kultury czy religii. Stereotypy biorą się z braku wiedzy. Sama edukacja o islamie w Polsce tak naprawdę nie istnieje. Często ze strachu. Kiedy spotykam osobę, która właśnie posługuje się tymi stereotypami, że w momencie, kiedy spotka mnie, to ja trochę sama swoją osobą te stereotypy gdzieś tam rozwieję. Przede wszystkim należy edukować, należy cały czas prowadzić dialog, rozmowy z przedstawicielami różnych religii i kultur. No nie zamykać się tak bardzo w tym takim malutkim pudełeczku. Warto być otwartym na innych.
Abraham? Jasne. Jasno. Kojarzy? Taki był. Dobra, dobra. Na Abrahama mówimy Ibrahim. Co wiem o Abrahamie? Jest on dla nas jednym z proroków. Abraham to jest człowiek, który zawarł przymierze z Bogiem i też dostał od niego obietnicę, że będzie miał potomstwo liczne jak gwiazdy na niebie. Abraham jest jednym z praojców judaizmu. W chrześcijaństwie pokój jest najważniejszy. Samo to, jak my się ze sobą witamy, to, że mówimy, że pokój z tobą. Najważniejszy jest pokój, szalom. Jedna osoba mówi salamu alaikum, druga odpowiada alaikum salam. I to znaczy, że niech pokój będzie z tobą i druga osoba odpowiada i z tobą też. Powinniśmy zawsze okazywać miłość drugiemu człowiekowi. Witamy się nawet tym słowem. Mówimy szalom, pokój, szalom alaikum. Najważniejszą księgą w mojej religii jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Pięcioksiąg Mojżesza, czyli Tora. Najważniejszą księgą w islamie jest Koran. Tak, przeczytałam cały. Przeczytałam już cały Nowy Testament, natomiast jestem w trakcie czytania Starego Testamentu. Przeczytałem całą Torę, chociaż ją się czyta fragmentami. Czy ja to zaraz sprawdzę, co ja tam udostępniłam ostatnio? Ostatni post to zdjęcie z moimi przyjaciółkami z naszej wycieczki do Londynu. No, wrzuciłem zdjęcie kota na Insta. Czyli co? Najważniejszy post dla mnie jest w Yom Kippur. Post, który u nas się nazywa Ramadan, trwa właśnie cały miesiąc, nie je się od wschodu do zachodu słońca. Bardzo ważna jest właśnie modlitwa, jak najczęściej spotykanie się w meczecie, dawanie właśnie tej jałmużny, pomoc ubogim. Wielki post trwa 40 dni i jest on przed Wielkanocą. No i przez te 40 dni powstrzymujemy się od hucznych zabaw. W trakcie postu nie można nic zjeść oraz nie można pić. Koszerność. Można zjeść dwa lekkie posiłki, jeden do syta. Zasady żywieniowe w islamie. Nie możemy jeść wieprzowiny, ani właśnie żadnych produktów, które są pochodne wieprzowiny, czy jakaś to, nie wiem, żelatyna wieprzowa, tego typu właśnie bajery. W Wielki Piątek dodatkowo też nie je się mięsa. Alkoholu nie możemy spożywać. W przypadku jedzenia u mnie wygląda to tak, że nie jem wieprzowiny, nie jem owoców morza, nie mieszam nigdy mleka z mięsem, żadnych nabiałów. Szacunek. Dobro. Miłość. Otwartość. Pokój. Nadzieje. Życie jest najważniejsze.